muzyk w formie, ogólnie puścimy śmierdzącego Mozarta tutaj w tle, żeby sobie leciał. Mozart to genialna muzyka, ponadczasowa. Tak. Wartość jej jest nieprzemijająca i żadna siłownia jej nie zaszkodzi. Proszę Państwa, dzisiaj specjalnym gościem jest Waldemar Malicki. No nie da się ukryć. No właśnie, nie będę tutaj się za wiele wygłupiał, bo w strasznym humorze dzisiaj po tym treningu. No właśnie, jak ten trening? 30... Akurat trening jest miły. To była najmniejsza część. Skąd by nie ma być? Tak, no to jest miły. Ale to taka kultura. 36 minut treningu obwodowego. No tak. Dużo maszyn? Sporo maszyn. Myślę, że to jest taka forma, która... byłaby przydatna zajętym ludziom, którzy nie chcą przeznaczać jakiejś porcji zainteresowania czy emocji, bo chronią ją powiedzmy na swoje główne zajęcie, czyli pozyskiwanie klientów, ubezpieczeń. I wtedy mogą sobie pójść spokojnie i maszyna, ten cały system robi to za nich. Rozmawialiśmy sobie w kuluarach i ewentualnie właśnie dla korporacji, dla ludzi, którzy pracują to w takim systemie. Prawdopodobnie. Bo my mamy trochę wolny zawód. Mam wolny zawód. Ja w zasadzie pójdę do siłowni, kiedy chcę i sobie sam rozkładam ten trening i tyle. Ale tutaj rozumiem, że może to być taką przydatne. Wiem, że pan ćwiczy. To nie jest tak, że te ćwiczenia gdzieś są taką odskocznią raz na tydzień, raz na miesiąc, tylko to jest raczej taka stała, ogólna dbałość o formę. I powiedziałbym nawet, że ona dotyczy nie tylko mnie, ale wielu muzyków, wielu przedstawicieli wolnych zawodów. Też zauważyłem, że uprawia jakiś sport. A jak z ciekawości się to przekłada na przykład na korygowanie wad postawy, które, umówmy się, wśród muzyków, i też pan ma do czynienia z całą filharmonią dowcipu. Skrzypaczki, wiolonczelistki, pokrzywione. Pianiści mają trochę łatwo, prawda? Bo to jest naczyny kończwiowy. Są pokrzywione, tak. Niezdrowe, schorowane, chorowite, nieapetyczne. Nie, w ogóle no tracie. Aż tak, ciężkie próby są. Nie robimy tego. Nie robimy tego. Po prostu wychodzimy na scenę. Ale czy zaobserwował pan faktycznie w kontekście swoim? Jako pianisty. Zupełnie poważnie mówiąc, nasze koleżanki są młodymi, pięknymi dziewczynami, więc pewnie jeszcze ich ten wiek, że tak powiem, traktuje pobłażliwie. Aczkolwiek niektóre z nich wiem, że udzielają się już w bieganiu na przykład coraz więcej i w jakichś tam ćwiczeniach aerobowych, czyli wspaniale, że dbają o siebie, bo to przedłuży ich atrakcyjność sceniczną. A w jakim wieku pan zaczął biegać? Zaczął pan oprawiać sport? Dość późno niestety. I może zawsze chciałem to robić, ale ciągle nie miałem warunków. Próbowałem i przez cały czas mi nie wychodziło. Potem w końcu zacząłem biegać. Tak. Ale dobiegłem tylko do półmaratonu i uznałem, że to mi... A jak z ciekawości z kolanami, z obciążeniami, przeciążeniami? No czy to było takie kontuzjogenne, czy raczej... Nie było aż tak bardzo, bo też nie było to żaden Runmageddon, czy coś mówiłem. Tylko półmaraton nie jest to wielki wyczyn w dzisiejszych czasach już. Tak. No dzieci biegają 80 km. Oczywiście. A potem doszedłem do wniosku, że jednak bardziej mi się podoba wyciskanie ciężarów. No właśnie. I potem jeszcze, jak już zacząłem to parę lat robić... Samemu? Tak, samemu, potem dopadł mnie trener. A sam dopadł, czy to było tak, że kurczę, no robię te ćwiczenia, mam ułożony plan, który dopadł sam mnie. Sobie ułożyłem. Nie, dopadł mnie i powiedział, że jak nie będę z nim ćwiczył, to mnie pobije. No. Gdzieś poza siłownią. Nie, no bo jak wszyscy wiemy, ma pan 18 lat i to jest tak, że w tym wieku jest trochę łatwiej. To jest łatwiej, bo młodość przychodzi z wiekiem. Dlatego nic innego, że mi jest coraz łatwiej. No właśnie. Ćwiczyć. Ale muszę powiedzieć, że zrobiłem jeden wyjątek, bo dwa lata temu przebiegłem znowu taki bieg, który nazywa się Wings for Run. Wings for Run, coś takiego. I to polega na tym, że to jest bieg, który polega na tym, że wszyscy startują, a za nimi tak w pewnej odległości rusza samochód i jak kogoś dogoni, to ten ktoś przestaje biec. Tak, genialne. Na całym świecie to się odbywa w jednym momencie. Mnie samochód dogonił na 15 km. No dobrze, ale ja przyznam się, że nie wiem, co ten samochód tak jest gotowy potrącić. Po prostu jedzie. Jak minie, to już to ten delikwent może zadać sobie spokój. A przygotowania były bardziej siłowo-wytrzymałościowe, czy biegi? No właśnie, ty zauważyłem, że słabo biegam, ponieważ poszedłem w budowanie czegoś zupełnie innego. Inną przyjemność, jakby zacząłem budować. I to musiałem się na ten bieg przestawić, zacząłem biegać.
to znów uznałem, że trochę mi ta masa spada mięśniowa, więc... Trochę tak, można spalić. Właśnie, więc... O właśnie, bo już chciałem tutaj uderzyć w stronę węglowodanów i odżywiania. Czy to jest w ogóle bardzo kluczowa sprawa w Pana życiu, czy to jest takie podejście na luzie, byle się nie przejadać i jest okej? Okay. Wydaje mi się, że jest dość istotną rzeczą w moim życiu. Aczkolwiek chyba nie mam, to się nazywa ortoreksja. Choroba psychiczna. Choroba psychiczna, tak, która... Tak, ludzie szaleją, żeby tam nie było żadnego elementu szkodliwego tak. zdrowotnie. Aż tak tego nie mam, aczkolwiek bliski jestem. Jasne, a jak to się przekłada w trakcie trasy? Bo trochę łatwiej jest utrzymać... To jest dobre pytanie. Rygor. Świadczy to o wielkiej wiedzy na temat tego, jak się muzyk odżywia w trasie. Muzyk w trasie. Czy kolejny program robimy, muzyk w trasie. Muzyk w trasie to jest, no niestety w trasie wszystko szlak trafia, no bo nie da się aż tak dokładnie zaplanować i z domu zabrać i gdzieś tam w trasie odżywia się tak dobrze. Obalam w tym kanale ten mit właśnie, że da się. Da się? Patent, znaczy jaki jest patent? Bo można zatrudnić oczywiście firmę, która przysyła nam te pudełka, ale można je zrobić samemu w łatwy sposób. Znaczy, no, wiadomo, żeby się chciało chcieć, ale... Właśnie, ale się nie chce chcieć. Ale się nie chce chcieć, natomiast... Patent, na który wpadłem, parowar, jakikolwiek, tego jest mnóstwo na rynku, elektryczny parowar, brokuły, bataty, kasza jaglana, kurczak, indyk, co w duszy gra, 20 minut, w tym czasie można pójść na przykład na schody hotelowe i się przejść i zrobić aeroby i później jak wracamy, to mamy 5 pudełek plastikowych, które pakujemy to pożywienie. Właściwie zajmuje 25 minut razem, jeżeli chodzi o cały ten rytuał, a w trakcie można coś jeszcze zrobić. Tak, być może to jest kwestia siły woli, która mnie jakoś gubię, kiedy ruszam na koncert. Siła woli jest potrzebna. Bruno! Bruno! Chodź! Chodź, Bruno! Bruno, bądź człowiekiem. Bruno, bądź człowiekiem, chodź tutaj do nas na nagranie. Chodź tutaj. Ty psie! No ty psie, taki fac tutaj w kadr. To jest Bruno, żółty pies, który podróżuje z nami i w trakcie tras koncertowych i towarzyszy nam, kiedy może w wywiadach. To jest taki gwiazdor, który... No tak, mistrz z drugiego planu tak zwany. Zwierzęta jakieś z ciekawości? Mam dwa koty. Dwa koty. Dwa koty, tak. Nie zapytam się, czy razem chodzicie na treningi, ale różne rzeczy można robić z kotami. Mają swoje sposoby. Bo niektórzy unoszą te koty, na przykład ćwicząc biceps. Naprawdę? Jest coś. Nieżywotnie ucieka, jeżeli się dobrze zwiąże. 3-4 kilo mniej więcej. No, więcej. To absolutnie można by już poćwiczyć. Coś takiego. No właśnie. Chciałbym się jeszcze zagłębić w jedną sprawę. A propos właśnie profesjonalisty. Na ile pan zobaczył w kwiecie wieku, że coś się zadziało z całym ciałem, po tym jak zaczęliście konkretny trening rzetelny z podziałem, bo słyszałem, że to jest podział na konkretne partie mięśniowe, 4 dni w tygodniu. No, to rzadko się udaje. 3-4. Raczej 3. Ale 3 się udaje znacznie częściej. Czy to już trwa ileś czasu? To już trwa jakiś czas. To jest tak naprawdę, to jak się przyjrzeć całemu środowisku mojemu, to nie jest jakiś wielki wyczyn, ponieważ wielu moich znajomych gra w tenisa na przykład, na gminnie. I bardzo, bardzo tak konsekwentnie i cyklicznie to wszystko bardzo ma ręce nogi, wszystko, a nawet potrafią wygrywać jakieś turnieje i tak dalej. Inni jeżdżą na nartach. Ja w ogóle nie uprawiam takich rzeczy, ponieważ unikam czegokolwiek, co mogłoby doprowadzić do jakiejkolwiek kontuzji. Czyli siłownia jest bezpiecznym wyjściem? Wydaje się być najbezpieczniejszym. Bardziej przy współpracy z trenerem, który oczywiście zauważy, że nałożył pan sobie 40 kg właśnie, na stronę. Właśnie. I na szczęście zawsze to zauważy, dlatego go trzymam ciągle. Tak, ten progres jest zauważany od tych 2 lat, tak dobrze? Tak, nawet może już więcej, bo najpierw było to... Któreś nocy sylwestrowej, wiele lat temu postanowiłem, że... Zmiana. Mhm. I jako jeden z nielicznych tutaj się dotrzymałem tego do dzisiaj. Postanowienia noworoczne działają. U mnie zadziałało, tak. Czyli w ogóle przedstawienie się, czyli postanowienie noworoczne, dieta... I ruch fizyczny, jakiś ruch. A że ten odcinek będzie jakoś na początku roku, to co, postanowienie noworoczne dla wszystkich. Próbujcie! Mnie się udało. Najpierw ruch po prostu różne rzeczy robiłem, co tego mogłem gdzieś się poruszyć. Sam. Potem zaczęła się siłownia i zostawiłem te aeroby, a zacząłem bardziej to. No i wtedy trafiłem na trenera, Marcin Szmalec, trener, który w zasadzie jest tak konsekwentny i
jeśli da się go znieść. A takim typowym katem chodzącą encyklopedią, jeśli chodzi o wybór ćwiczeń, zmusza, czy on tak delikatnie motywuje, właściwie mniej znaczy więcej i jak to, na czym to polega? Właśnie nie widzę jakiejś zasadniczej metody we wszystkim, poza rezultatami. Czyli precz z metodą, jeżeli są rezultaty, to widzę, tak, że metoda jest dobra. Tak. Więc ja czuję się fantastycznie zdrowo, przede wszystkim w ogóle nie choruję praktycznie. No i widzę, że mogę podnieść coraz cięższe kobiety, więc... Staram się gdzieś przemycać takie hasło właśnie w tych wywiadach, że taką sentencję Platona, że muzyka jest dla duszy tym, czym gimnastyka dla ciała. I tutaj bardziej miałbym pytanie, jak sport wpływa na muzykę, jak muzyka na sport w Pana życiu, czy w ogóle elementy muzyki, między innymi poczucie rytmu, muzykalność i w ogóle wyobraźnia, improwizacja może się połączyć ze sportem najlepiej? No, najbanalniejsze, co mogę powiedzieć, to to, że Igrzyska Olimpijskie w starożytnej Grecji zawierały sobie muzykę, prawda? Również zmagano się w muzykalności, więc no to jest, bliskość tego jest niezwykła zupełnie, prawda? A wydaje mi się też, a kończąc tę wypowiedź, mogę powiedzieć, że artystki światowe takie, które robią wielkie show, typu jakieś Madonna czy Beyoncé, nie wyobrażam sobie, żeby nie ćwiczyły fizycznej sprawności, to potężnej. Pan też się zdarzył, widziałem pod fortepianem przekładające, zdarzają się takie sytuacje, tak, i to też jest potrzebna jest sprawność. To też jest sprawność. Wydaje mi się, że oczywiście muzyk nie wymaga teoretycznie takiej sprawności jak aktor, który musi jeździć na koniec, strzelać z łuku, wyglądać różne wszechstronne, straszliwe sceny. I wielu muzyków, wybitnych nawet, widzę, ale genialnych, na przykład na najwyższym światowym topie muzyków klasycznych. Mm-hmm. Oni są strasznie zabiedzeni muzycznie, słabo wyglądają. Tak. Ale coraz, mówię o tych starszych, kiedy to nie było jeszcze, kiedy muzyka była, po pierwsze, stanowiła nieco inną część otaczającej nas rzeczywistości, czyli była ważniejsza niż to, co powstaje teraz, muzyka ta wielka, klasyczna, tak, złożona z arcydzieł. Teraz ona ma już takie miejsce troszkę muzealne bardziej. A wokół są fantastyczne przejawy tego, co się tworzy. I ci, którzy je tworzą, mam wrażenie, że wcale nie są tą hałastą, która pije, wciąga i śpi do południa. Wręcz przeciwnie. Czyli jest to jakiś taki obrazek, który żyją. Jest już trochę pasem, wydaje mi się. To chyba nieprawda, to nie są lata 60. Tak. A jak w ogóle z formą, jeśli chodzi o sprawność? Palce, ścięgna, wydaje mi się, że na klawiaturze. Trzeba po prostu, ponieważ trener aplikuje mi te ćwiczenia, które mi aplikuje, są podparte jego obserwacją dobrą, mnie. Czyli wie, co ja mogę znieść. Tak. A też nie za mało, żeby móc znieść jak najwięcej. Szykuje się pan na zawody weteranów? No, nie wiem, grupa 70-80, to jak poćwiczę jeszcze trochę, to myślę, że miałbym duże szanse. A tak jak na pewno spotkał się pan w tym środowisku kulturystycznym i na siłowni, obserwuje pan różne zjawiska, jeżeli chodzi o naturalne sposoby przybierania na masie i nienaturalne. Bardzo to jest widoczne. To jest bardzo widoczne. I przeszło panu kiedyś coś takiego przez myśl, w ogóle oceniał pan, no bo to panu nie jest potrzebne, nam nie jest potrzebne muzyką, ale czy pan się nad tym zastanawia? Ale to jest ciągle powód do kłótni, śmiesznie między mną a trenerem, tak, bo ja przez na co drugi treningu zmuszam, żeby mi przywiózł jakieś tam strzykawki, jakieś coś tym tego, coś... i on mnie usiłuje pobić w ogóle. No właśnie, to jest to chyba... I przez te lata wszystkie, które to robię, nie wziąłem nigdy nic z wyjątkiem. Ale to apel do trenera, prosimy o zestaw strzykawek. Tak. Na następny trening, tak, dla pana. Nareszcie ktoś się za mną ujął. No przecież ile można? No ile można? Przecież to się z forma już nie przeskoczy tego bardziej. No. Jeszcze nie będzie. No właśnie. Ja teraz przejdę do tej części muzycznej, bo kanał Muzyk w Formie pokazuje jakby dwuznacznie i muzykę, i formę fizyczną, i tę formę muzyczną. No, można się bawić, żonglować słowami. Mam na przykład taki instrument, on nie jest dosyć często spotykany, jak ubas. Proszę spróbować. Może, tak, to jest instrument, który tak, jest ubas. Znaczy, no ja wiem, że u kontrabasiści na okrętach podwodnych, bo blisko brzmi. Tak, to było blisko, to takie... Na ubotach można ubotach, tak. Nie, ale muszę powiedzieć, że wygląda tak, że będzie grał...
nie oczekiwałbym tak kontrabasowego brzmienia po tym ukulele basowym, jak rozumiem. Tak. Tak pomyślałem, że... Muszę poprosić mojego kolegę kontrabasistę z zespołu. To przecież po co mam gitarę grać taki... No właśnie, on stracił życie, włożąc ten kontrabas. Robił sobie wziął to bezprogowe na rower i... Właśnie, przed lesem. Zresztą to jest bardzo, bardzo przydatne. Myślę, że nie, to niewiele waży. Właśnie niewiele waży, że można by było się poświczyć. No wiesz, na plecy siada w Beturilo i, tak. I jest na koncercie. To jest znakomita sprawa. Instrumenty, które tutaj widzimy, ukulele tradycyjne, takie elektroakustyczne, gitara elektroakustyczna, elektryczna, no i się tak skromnie bez fortepianu. Za co jestem bardzo wdzięczny, bo czuję się nareszcie doceniony z powodu poza pięknym. Po prostu taki mały klawiszek, ale myślę, że coś sobie możemy zadżemować, zalupować. Orientuje się pan, co to jest za urządzenie? No oczywiście, że tak. Oczywiście nie muszę go używać, bo jestem wystarczająco zdolny. Tak. To jest urządzenie dla ludzi mniej zdolnych z problemami. Tak. Oczywiście, ale tacy ludzie też muszą z czego żyć. Tak z ciekawości, czy spotkał się pan z kimś ćwiczącym, bo pianiści, no ja się nie spotkałem przynajmniej. Spotkałem skrzypka, nawet go... Którzy ćwiczą na przykład. Zaprosiłem taki prześmieszny kwartet z Hiszpanii na festiwal. I jeden z numerów robił właśnie skrzypek z tym loop station. I, tak. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, na czym to polega. Bo na gitarze to już jest fajne, ale na skrzypcach. Zbudowanie wielkiej, naprawdę. Czyli każdy instrument można tutaj zaszczepić. Orkiestry takie. Jasne. Tak, i naprawdę to było... To było dość fascynujące. Także... No to co, to może przejdziemy do takiej części. No proszę, proszę. Części dżemowej. Proszę błysnąć jakąś umiejętnością. Kurczę, czekaj, bo tutaj nierówno stoi. Dobrze.
Dobrze, wybierzemy koncert, z tego co najlepsze. A koncert bardzo szybko. Tak, jasne. Mam dużo przerwy. Panie Waldemarze, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na ten wywiad. Taki skromny prezent, czapeczka na treningi. Natomiast z racji, że przyłączamy się do klubu Rotary Żoliborz w akcji FAS, czyli problem zespołu alkoholowego, płodowego, już pan Waldemar zna hasło. Jeżeli możemy prosić o wygłoszenie i przyłączenie się tym samym do tej akcji, kampanii społecznej. Gdyby moja mama piła w ciąży, nie byłbym tym, kim jestem.